Miecz świetlny. Dla niektórych symbol zakonu Jedi, dla innych śmiercionośna broń w nieodpowiednich rękach. Prawdą jest, iż laserowe ostrze stało się jednym z najważniejszych symboli uniwersum Star Wars. Miecze przybierają przeróżne barwy, jednakże jeden z nich jest szczególnie owiany złą sławą. Czerwony kolor ostrza bardzo często kojarzy się z Sithami, czy w ogóle przedstawicielami ciemnej strony mocy. Ale czy zawsze tak było? Otóż nie, i w dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić przykłady Jedi, którzy krocząc drogą światła korzystali z koloru miecza tak charakterystycznego dla przedstawicieli zła. W odcinku tym nie zawarłem przykładów z gier, w których można danym postaciom edytować wygląd ich broni wedle własnych upodobań, jak na przykład dwie części KOTORu, Old Republic czy Jedi Academy. Wykluczyłem z tej listy również postacie noszące tytuł tzw. mrocznych Jedi, czy również Jedi, którzy przeszli na ciemną stronę mocy, wyjątkiem od tego jednakże uczyniłem Jedi, którzy wrócili do zakonu i nadal posługiwali się czerwonymi ostrzami. Tak więc już nie przedłużając, zapraszam wszystkich do obejrzenia odcinka o Jedi dzierżących czerwone miecze świetlne. Od początku historii zakonu, Jedi nie przywiązywali zbytniej uwagi do koloru swoich ostrzy. Wtedy czerwony kolor nie był charakterystyczną cechą przedstawicieli ciemnej strony mocy. Dlatego też, aż do czasów wojny domowej Jedi, używali oni czerwonych mieczy, lecz podczas wojny stało się jasne, iż ten kolor musi zostać zabroniony w zakonie, gdyż w trakcie walk z Sithami pod wodzą Revana, obie strony korzystały z tego samego koloru, co w trakcie bitwy było bardzo mylące. Rada Jedi zdecydowała się zabronić używania czerwonego koloru, gdyż od tego momentu stał się on elementem rozpoznawczym Sithów, czy w ogóle użytkowników ciemnej strony. Sytuacja zmieniła się po domniemanym wyginięciu Sithów. Wtedy zakon Jedi postanowił poluzować nieco ten zakaz. I na nowo pojawili się Jedi, którzy dzierżyli miecze o szkarłatnej barwie. Teraz przytoczę wam przykłady owych Jedi, wpierw zaczynając od legend. Adi Gallia. Pierwszym przykładem jest tutaj tolotiańska mistrzyni Jedi. Był to jej pierwszy skonstruowany miecz, z którego korzystała do czasu zniszczenia go podczas nieznanej nam misji przed bitwą o Naboo. Gallia dzierżyła ostrze podczas misji na Yteeve, gdzie razem z Item Koffem zatrzymali kryminalistę Ulmara Karga, podburzającego lud planety do wojny z Republiką. Jedynym źródłem pokazującym miecz Adi Gallii jest 41 zeszyt komiksu Star Wars z 2002 roku. Ayla Secura. Twi'lekańska mistrzyni Jedi, uczennica Quinlana Vossa, swój pierwszy miecz świetlny skonstruowała pod okiem swojego mistrza, który nie miał nic przeciwko temu, by jej miecz emanował czerwoną barwą. Po kilku latach treningu, z powodu pewnych wydarzeń, które zostawiam wam do odkrycia, Secura zapadła na bardzo mocną amnezję, zapominając, że była Jedi, czy że miała mistrza. Po pewnym czasie od jej zniknięcia z zakonu przyłączyła się do Wulfa Karko, mrocznego Jedi, przechodząc na ciemną stronę mocy. Po jego śmierci i nawróceniu Secury, ta postanowiła odciąć się od przeszłości i zbudowała swój drugi miecz, tym razem o niebieskiej barwie ostrza. Ivan Peel. Lanikański mistrz Jedi swój pierwszy miecz skonstruował używając czerwonego kryształu Kyber, z którego korzystał przez wiele lat. Jednak z nieznanych powodów zmienił go na kryształ niebieski, a następnie zielony, którego używał aż do swojej śmierci 20 lat przed bitwą o Yavin w cytadeli więziennej separatystów na planecie Lola Sayu. Warto jednak przytoczyć kadry z komiksów, w których poprzez prawdopodobne błędy kolorystyczne miecz Peela emanuje fioletową barwą, choć nigdy takiego koloru ostrza nie używał. Depa Pilaba. Czalaktańska mistrzyni jest kolejnym przykładem Jedi z ery upadku Republiki, która dzierżyła czerwony miecz świetlny. Co jednak warto zaznaczyć, to to, iż kolor jej ostrza zmieniał się w różnych mediach. Podczas wydarzeń z miniserii komiksowej z 2002 roku Jedi Council Acts of War, Bilaba korzystała z czerwonego miecza, natomiast w 18 numerze komiksu Star Wars 2000 roku jej miecz przybierał ametystową barwę. Trzecim jej kolorem natomiast był niebieski, jak opisuje to książka Shatterpoint z 2003 roku. Brooke Chan. Młody 13-letni chłopak pochodzący z Tilosa IV, szkolący się na rycerza Jedi w zakonie na Coruscant, wpierw używał jak większość padawanów treningowego miecza świetlnego ze świątyni, lecz tuż przed zakończeniem treningu skonstruował on swój pierwszy i jedyny miecz świetlny, umieszczając w jego wnętrzu czerwony kryształ Kyber.
Los chciał, by kilka tygodni później Chan został skuszony przez mrocznego Jedi Zanatosa i przeszedł na ciemną stronę mocy. Młody chłopak posługiwał się mieczem o czerwonym zabarwieniu aż do swojej śmierci z rąk swojego największego rywala, Obi-Wana Kenobiego. Ferus Olin. Ten młody Jedi jest bardzo ciekawym przypadkiem, gdyż na przestrzeni kilku lat Olin posiadał aż 4 kolory swojego miecza świetlnego. Jego pierwsza broń, wedle opisu z książki Jedi Quest The Way of the Apprentice, emanowała czerwoną barwą. W drugiej części trylogii The Master of Disguise na okładce widzimy go z zielonym ostrzem, natomiast w trzeciej, The False Peace, z opisu można wyczytać, że dzierży on miecz o unikatowej, brązowej poświacie. Warto też zaznaczyć, że na wielu grafikach jest on pokazywany z niebieskim mieczem świetlnym. Tak więc, Ferus Olin korzystał aż z 4 kolorów ostrza i bardzo możliwe, że często zmieniał on kryształy Kyber między wydarzeniami z trylogii Jedi Quest. Niestety brak jest jego ilustracji z czerwonym ostrzem. Sharad Head i Asharad Head. W tym przypadku wymieniam dwie postacie jednocześnie, zważywszy na fakt, że są to ojciec i syn. Sharad Head korzystał przez cały okres bycia Jedi z czerwonego ostrza. Przed swoją śmiercią oddał go synowi, Asharad Headowi, który korzystał z niego przez pewien czas, przynajmniej do początku wojen klonów, aż w końcu zmienił kryształ Kyber na zielony i posługiwał się nim do czasu przejścia na ciemną stronę mocy i przyjęcia imienia Darth Krayt oraz zamiany ostrza z powrotem na szkarłatny kolor. Maris Brood. Padawanka rasy Zabrak uczyła się drogi Jedi od będącej na wygnaniu mistrzyni Shakti na planecie Felusi podczas rządów Imperium. Maris Brood korzystała z bardzo charakterystycznych broni, mieczy świetlnych w kształcie tonw policyjnych, które emanowały czerwonym kolorem. Mimo bycia padawanką Jedi, Brood często balansowała na granicach jasnej i ciemnej strony mocy, ale ostatecznie po przegranej walce ze Starkillerem i śmierci swojej mistrzyni, Maris zadeklarowała, że odejdzie od ciemnej strony mocy i usunie się w cień. Po odejściu jednak nadal korzystała ze swoich charakterystycznych broni. Saba Sebatin. Następną postacią jest randoszańska mistrzyni nowego zakonu Jedi Saba Sebatin, która dzierżyła szkarłatne ostrze podczas wojny z Yuuzhan Vongami. Jej losy zostały opisane w trylogii Force Heretic z 2003 roku, należącej do serii książek The New Jedi Order. Jednakże, co warto nadmienić, Saba parę lat później, po wojnie z Vongami, zmieniła kolor ostrza na fioletowy, emanujący dodatkową białą poświatą. Powód jest jednak nieznany. Opis jej drugiego miecza znajduje się w książkowej serii Fate of the Jedi. Deshara Kor. O samej Twi'lekańskiej mistrzyni nie wiemy za dużo, gdyż pojawiła się ona tylko w jednej książce i to w niej dostajemy opis jej szkarłatnego miecza. Mistrzyni Jedi z nowego zakonu Luke'a Skywalkera swój pierwszy miecz oddała swojej nieformalnej uczennicy Numerar, a następnie skonstruowała ona swoją drugą broń o czerwonym kolorze ostrza, z którego korzystała przez krótki okres aż do śmierci z rąk Yuuzhan Vongów 25 lat po bitwie o Yavin. Anakin Skywalker. Kolejnym przykładem, który chcę tutaj przytoczyć, jest nie kto inny jak sam wybraniec mocy Anakin Skywalker, który pod postacią Dartha Vadera dzierżył czerwone ostrze, jednakże chwilowo zrobił to również, kiedy był jeszcze padawanem zakonu Jedi. Miało to miejsce podczas jego pojedynku z Asajj Ventress na czwartym księżycu Yavina. W pewnym momencie Anakin został rozbrojony ze swojego miecza świetlnego, lecz chwilę później zabrał on jeden z mieczy Ventress i użył go, aby ostatecznie pokonać uczennicę Dooku. Po tym wydarzeniu Anakin korzystał dalej ze swojego niebieskiego miecza świetlnego, aż do czasu sławnego pojedynku na Mustafar. Luke Skywalker. Postać, po której chyba nikt nie spodziewałby się korzystania z czerwonego miecza świetlnego, lecz prawdą jest, że jego nowy zakon Jedi nie miał nic przeciwko wykorzystywaniu czerwonych kryształów Kyber, które przez tak wiele tysiącleci były jednym z symboli ciemnej strony mocy. Luke w pewnym momencie swojego życia zaczął korzystać z krótkiego miecza Shoto właśnie w kolorze czerwieni, który był mu przydatny podczas walki z Lumiją i jej biczem świetlnym. Wedle dostępnych źródeł Luke korzystał z niego bardzo krótko, tylko podczas wydarzeń z książek Legacy of the Force i 96 numeru komiksu z 85 roku. Leia Organa Solo. I czas na ostatnią z członków rodziny Skywalkerów. Również Leia Organa podczas swojej kariery Jedi korzystała raz z czerwonego miecza świetlnego. Czerwone ostrze Lei pojawia się w książce z 95 roku Zasadzka na Koreli,
W 18 roku po bitwie o Yavin został on jej podarowany przez jej brata Luke'a Skywalkera. Był to jej trzeci z kolei miecz. Wcześniej używała mieczy o zielonym i niebieskim ostrzu. Nie wiemy, ile dokładnie dzierżyła czerwone ostrze, lecz wiemy, że Leia miała również czwarty miecz, znów o niebieskim kolorze. I tak przebrnęliśmy przez 14 przypadków Jedi z legend, którzy korzystali z czerwonego miecza świetlnego. W legendach Rada Jedi bardziej pobłażliwie patrzyła na kolor miecza i nie uważali, że z tego koloru mogli korzystać tylko Sithowie. Wielu Jedi korzystało z czerwonych kryształów Kyber, niosąc światło i pokój galaktyce. Dzięki temu owy kolor zyskiwał coraz to lepszą renomę wśród społeczeństwa. Zupełnie inaczej ma się sytuacja w kanonie. Ale wpierw chciałbym jeszcze przytoczyć pewne specjalne przypadki z legend, które znalazłem przygotowywując ten odcinek. Będą to postacie, którym mylnie przypisuje się korzystanie z czerwonych mieczy świetlnych. Yaddle. Mistrzyni Yaddle w legendach posiadała tylko jeden kolor miecza, który emanował pomarańczową barwą. Jednakże poprzez możliwe błędy kolorystyczne autorów komiksów Star Wars 2000 roku, Yaddle ma w kilku kadrach miecz, który przybiera barwę bliską czerwieni. Stąd też można odnieść błędne wyrażenie, iż Yaddle korzystała z czerwonego miecza świetlnego. Lowbacka. Kwestią problematyczną co do koloru miecza tego mistrza Jedi rasy Wookiee jest to, iż na kilku grafikach znalezionych w kilku różnych źródłach Lowbacka posiada ostrze, które błędnie można opisać jako czerwone, kiedy w rzeczywistości przez całe życie korzystał on wyłącznie z miecza o bardzo unikatowej, brązowej barwie. Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker i... wszyscy. Tutaj sprawa jest natomiast bardzo prosta. W pierwszych komiksach z uniwersum Star Wars z roku 1977 wszystkie postacie dzierżyły czerwone miecze świetlne. Co ciekawe, pierwsze dwa komiksy wyszły przed premierą filmu Nowa Nadzieja i bazowały one na oryginalnym scenariuszu do filmu, gdzie pierwotnie miecze świetlne przybierały tylko czerwoną barwę. Całe szczęście, że George Lucas, litując się nad widzami, postanowił jednak dodać w celu rozróżnienia dobra i zła niebieski kolor ostrza. Tak więc to są specjalne przypadki Jedi, którym błędnie przypisuje się korzystanie z czerwonych ostrzy. Owe przykłady mogą z jednej strony wynikać z błędów kolorystycznych autorów komiksów czy grafik, z drugiej strony były to też czasy, kiedy nie przywiązywało się w komiksach dużej uwagi do koloru miecza, który zmieniał się w zależności od zeszytów. Teraz skupię się na przykładach z oficjalnego kanonu Star Wars. Nie ma ich zbyt wiele, na co może wskazywać fakt, iż w obecnym kanonie czerwona barwa miecza świetlnego nadal jest postrzegana głównie jako broń użytkowników ciemnej strony mocy, dlatego też Rada Jedi w żadnym wypadku nie przychylała się do tego, by członkowie zakonu używali takiego właśnie koloru, tak charakterystycznego dla ich odwiecznych przeciwników. Tak więc, wszystkie poniższe przykłady pokazują Jedi, którzy korzystali z czerwonych mieczy świetlnych tylko przez chwilę, a pierwszym przykładem niech będzie tutaj Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan użył czerwonego miecza świetlnego tylko jeden raz. Zdarzyło się to podczas konfrontacji z Maulem i jego bratem Savage Opressem. Kenobi znalazł się podczas starcia z nimi w nieciekawej sytuacji, lecz na pomoc przybyła mu Asajj Ventress, która na krótką chwilę pożyczyła mu jeden ze swoich szkarłatnych mieczy. Kenobi oddał go zaraz po odzyskaniu swojego i już nigdy więcej nie dzierżył miecza o czerwonej barwie. Anakin Skywalker. Wybraniec Jedi jak i w legendach, tak i w kanonie korzystał z czerwonego miecza świetlnego tylko raz przed swoją przemianą w Dartha Vadera. Miało to miejsce na pokładzie Niewidzialnej Ręki podczas misji odbicia kanclerza Palpatina z rąk separatystów. Po pokonaniu Dooku Anakin złapał jego czerwony miecz i za jego pomocą ukrócił hrabiego o głowę i jak do tej pory w oficjalnym kanonie jest to jedyny przykład użycia przez Anakina szkarłatnego ostrza. Seer Junda. Była poszukiwaczka zakonu Jedi. Po jego zniszczeniu udała się na wygnanie i schowała swój zielony miecz świetlny i już nigdy nie planowała z niego skorzystać. Jednakże po 5 latach Seer zaczęła korzystać z czerwonego miecza świetlnego odebranego swojej byłej uczennicy Trilli Suduri, która po rozkazie 66 została inkwizytorką. Użyła go, aby pasować Cala Kestisa na rycerza Jedi, jak również podczas walki z Darthem Vaderem, w trakcie której go utraciła. Kanan Jarrus. Caleb Doom użył czerwonego miecza świetlnego w wizji podczas medytacji w świątyni na Lothalu, kiedy to przechodził on inicjację na rycerza Jedi.
Wtedy to podczas walki z iluzją świątynnego strażnika Jarus sięgnął po miecz, który okazało się, że miał szkarłatną barwę. Jako iż ten miecz istniał tylko w wizji, Kanan po tych wydarzeniach więcej już z niego nie skorzystał, ani z żadnego innego czerwonego ostrza. Luke Skywalker. Można powiedzieć, że jaki ojciec, taki syn. Również Luke Skywalker, tak jak w legendach, tak i w kanonie, miał okazję skorzystać z miecza świetlnego przybierającego szkarłatną barwę. Miało to miejsce na planecie Hradrik podczas wyścigu ścigaczy. Tam Luke znalazł antyczny miecz świetlny, którego użył do rozprawienia się z napotkanymi szturmowcami. Po tym wydarzeniu Luke zniszczył miecz, gdyż czuł, że korzystając z niego narasta w nim gniew, co było dla niego niedopuszczalne, jeżeli chciał zostać Jedi. Historia ta jest opisana w czwartym komiksie Star Wars Annual. Rey. Z Rey jest o tyle ciekawa sprawa, iż mamy tak naprawdę tylko jeden potwierdzony przypadek użycia przez nią miecza o czerwonej barwie. Miało to miejsce podczas pojedynku z Kylo Renem w filmie Skywalker Odrodzenie, kiedy to przy nieuwadze Rena Rey rozbroiła go i przebiła go jego własnym mieczem świetlnym. Innym przykładem może być to zdjęcie z niewykorzystanej sceny z filmu Ostatniego Jedi, gdzie widzimy Rey dzierżącą miecz Kylo Rena podczas walki z pretorianami Snowka. Jednakże tego przykładu z powodu wycięcia z filmu nie należy brać pod uwagę. Do tej pory w oficjalnym kanonie Star Wars nie ma jeszcze przykładu Jedi, który dzierżył miecz świetlny o czerwonej barwie na dłużej lub nawet na stałe. Ale cóż, kanon jest jeszcze nadal młodym tworem i wiele rzeczy jeszcze zostanie do niego dodane. Być może również i Jedi, którzy stale używali mieczy o szkarłatnej barwie. Poczekamy, zobaczymy. 14 przykładów z legend, 3 specjalne i 6 z oficjalnego kanonu Star Wars. Tyle udało mi się znaleźć Jedi, którzy korzystali dłużej lub na krótką chwilę z miecza świetlnego o czerwonym kolorze ostrza. Sami możecie ocenić, czy to dużo, czy mało, ale zważywszy na fakt, że w pewnym momencie Jedi było ponad 10 tysięcy, nadal można odnieść wrażenie, że owy kolor nie był rozpowszechniony wśród obrońców pokoju w galaktyce. Kolor ten jest teraz i pozostanie charakterystycznym elementem przedstawicieli ciemnej strony mocy już na zawsze, choć kilku Jedi starało się zmienić tę regułę, ale jak widzimy, nieskutecznie. Dzięki wielkie za obejrzenie odcinka o Jedi posługującymi się czerwonymi mieczami świetlnymi. Jak zwykle, jeżeli odcinek się podobał, zapraszam do oceniania, subskrybowania kanału, a szczególnie zachęcam do pisania komentarzy. A nuż, możliwe, że ktoś z Was zna też innych Jedi, którzy dzierżyli miecze z owym kolorem, a których nie umieściłem tutaj. Dajcie znać, co myślicie o odcinku i jaki inny temat by Was interesował. A tymczasem żegnam się z Wami, do usłyszenia w kolejnym odcinku lub na streamach. Niech moc będzie z Wami.